Cześć, no już minęło całe 9 miesięcy. Powiem Wam, że u mnie minęło to naprawdę bardzo szybko. Chyba to związane jest z tym, że to już jest trzecia ciąża i już z taką, można powiedzieć, takim chilloutem do tego wszystkiego podchodzę. Pamiętam, jak byłam w pierwszej ciąży i przeżywałam wszystko, badania, to co się będzie w ogóle działo, wertowałam książki, każdy ruch dziecka to od razu chciałam to nagrać, robić tysiące zdjęć. A teraz to już tak wiadomo, że trzeba się zająć też innymi rzeczami. Mam jeszcze poza tym dwójkę dzieci. No i to tak szybciutko, myk, myk, i już skończyliśmy 9 miesiąc. Czekam na wielki finał. Tak pomyślałam, że dzisiaj tak podsumuję troszeczkę, co w ogóle czeka kobiety przez te 9 miesięcy, co może się wydarzyć. No oczywiście przez te 9 miesięcy prawdopodobnie co miesiąc będziecie mieć wizytę u lekarza. Na każdej z takich wizyt czeka Was sprawdzenie wagi, ciśnienia i zlecenie różnych badań, najczęściej przede wszystkim morfologia i mocz. No i tutaj podczas tej morfologii możecie mieć dodatkowo tam jeszcze weryfikowane, a to glukoza, to kiłę, HIV i tak dalej, i tak dalej. Tego jest tam za każdym razem dosyć sporo. Dodatkowo cytologia, GBS, 2 lub 3 USG, czyli na pewno połówkowe i genetyczne. Czasami jeszcze jest to takie trzecie końcowe USG. Będziecie mieć na samym końcu na pewno KTG. Może to być jedno, a może to być tych KTG wiele, w zależności od tego, kiedy zaczniecie rodzić. Jeśli chodzi o dolegliwości, to no, to co wszyscy pewno słyszą, czyli wymioty, mdłości, to że będziecie na pewno zmęczone, no ten brzuch rośnie, więc mogą być problemy z kręgosłupem, z chodzeniem, mogą nogi puchnąć, może być problem z anemią, czyli z niedokrwistością i tutaj różne z tym związane problemy. W tej ciąży zaskoczyło mnie moje zawroty głowy i omdlenia. Ale no, jeszcze oczywiście zgaga, problem ze snem. No, tych rzeczy jest bardzo, bardzo dużo i są one stricte indywidualne. Możecie mieć wszystko, możecie nie mieć nic. To już zależy tak naprawdę od kobiety. Jeśli chodzi o wagę, to tutaj też jest to wszystko zależne od genów. Ja czytam ciągle na forach, o ile przytyłaś, a czy schudłaś, czy to się udało, czy tego. Niestety nie mam na to wpływu. Ja przytyłam mniej więcej 10 kg, bo zaczęłam 58, teraz mam 61,3 i mniej więcej już ta waga się mi utrzymuje, więc to jest delikatnie ponad 10 kg. Mniej więcej tyle, co w poprzednich ciążach. Pewno mam całkiem, całkiem geny i stąd to wynika, ale nie należy się przejmować, bo nawet jak przytyjecie dużo, dużo więcej, to nigdy nie wiadomo, czy po prostu po ciąży natychmiast tego nie zrzucicie od tak. To już jest bardzo indywidualne. Tak samo indywidualne są takie rzeczy jak na przykład rozstępy, czy takie rzeczy jak to, czy na przykład po ciąży, jeśli będziecie mieć cesarkę albo jakieś nacięcia, to jak to będzie się wszystko goiło, jak szybko wrócicie po porodzie do normalnego już funkcjonowania, to też jest wszystko indywidualne i tutaj naprawdę nie ma co zastanawiać się i później z różnymi osobami przeanalizowywać, że o, ty to masz tak, to na pewno ja będę mieć tak samo. Natomiast co my przez te 9 miesięcy na samym końcu, bo zbliżamy się do finału i to co my możemy jeszcze w ogóle zrobić, to jest też ten miesiąc, kiedy zaczynamy mieć takie wicie gniazdka, wijemy gniazdko dla przyszłego dziecka, więc zaczynamy sprzątać, zaczynamy się tak przygotowywać wewnętrznie do tego, no i przygotowujemy się też psychicznie do porodu. I tutaj ja na przykład w pierwszej ciąży, ja oprócz tego, że chciałam od początku do końca wiedzieć,
jak to może wyglądać. Wszystkie możliwe przypadki, i to polecam każdej kobiecie, która będzie rodzić, i też facetom, którzy będą asystować, żeby naprawdę przeanalizowali i zobaczyli, co może się wydarzyć, bo nie wiemy, co może się wydarzyć. Każda ciąża jest inna, każdy poród jest inny, więc warto jest tutaj sobie przeanalizować to, co może się dziać, żeby nie być zaskoczonym, bo to bez sensu. Ja też na przykład obejrzałam sobie mnóstwo filmów. Nie wiem, niektóre kobiety może to jakoś bardziej się zdenerwować, ale ja chciałam wiedzieć, jak to będzie wyglądało, więc obejrzałam sobie takie naprawdę porody od początku do końca i zobaczyłam, jak właśnie taki poród wygląda w realu, nie taki w filmach, ten z dobrym happy endem, gdzie po prostu rodzimy w 3 sekundy, tylko takie naprawdę filmy, które pokazują a to cesarkę, a to poród naturalny. Ja jeszcze z tego, co mogę wam polecić, to ja na przykład cały czas myślałam o tym, że to jest tak, że w stosunku do jakiejś innej, nie wiem, choroby, dolegliwości, którą mamy, to tak naprawdę nie wiemy, kiedy to się skończy. Czyli tak naprawdę może to trwać tydzień, może to trwać miesiąc, może to trwać i kilka lat. Natomiast tutaj mamy jakby taki cel i mamy takie zadanie do wykonania, i mnie to bardzo tak mobilizowało do tego, żeby faktycznie, jak już się ten poród zacznie, to mam wyznaczoną ścieżkę, ja wiem, gdzie jest ten finał, jaki ma być ten finał, i po prostu wszystko robię, staram się pracować z lekarzami, z położną, tak, żeby faktycznie to wyszło. I nie zawsze oczywiście jest tak idealnie, bo pamiętam, że różnie to wyglądało i momentami super współpracowałam z położną, a czasami po prostu totalnie odlatywałam i nie byłam w stanie nic zrobić, jakiegoś takiego dać od siebie. Ale i tak miałam, mówię, w głowie poukładane, że to jest, że ja wiem, że to się skończy, że to musi się skończyć, że to ileś godzin trwa. Też różnie. Jedne kobiety rodzą przez 10 minut, drugie będą rodzić przez 30 godzin. No, po prostu to jest wszystko indywidualna sprawa i też nie warto się też tak nastawiać, że na przykład, a dobra, Monika, Jola i tam Asia rodziły krótko, to ja na pewno też będę rodzić krótko, albo w drugą stronę, one rodziły długo, to ja też będę rodzić długo. Na pewno najważniejsze to jest to, żeby troszeczkę starać się wyluzować, żeby tak się bardzo nie stresować, nie spinać, bo każde właśnie nasze niestety spinanie się będzie, no, powodowało to, że będzie jeszcze gorzej, tak? Nie tylko, że ten poród się zdecydowanie będzie nam przedłużał, będzie nas bardziej bolało, no, na to wpływa po prostu wszystko, więc czym podejdziemy do tego z takim bardziej pozytywnym nastawieniem, z większym wyluzowaniem, tym będzie na pewno nam dużo łatwiej. No i to tyle, jeśli chodzi o taki wstęp, można powiedzieć, do porodu. A dzisiaj chciałam wam powiedzieć, że bardzo fajnie, że mogę tutaj z wami być przez te 9 miesięcy. Dziękuję tym, co mi oglądają i co będą chcieli dalej oglądać, co tam się jeszcze wydarzy, też po porodzie, i co będę mogła wam jeszcze pokazać i powiedzieć odnośnie w ogóle wychowywania dzieci. Więc bardzo wam dziękuję za oglądanie. Życzę wszystkim kobietom, które teraz będą rodzić, żeby wam się wszystko udało, żeby właśnie dotrwać do końca. Ja wiem, że ciężko. Ja już naprawdę myślę tylko o tym, żeby już wreszcie urodzić. I do zobaczenia po porodzie, po wielkim finale. Buziaki. Pa, pa.